A temat to jest alfabet. Alfabet przyszłości od 4P do 4C. Taki jest tytuł tego wystąpienia krótkiego, tak na koniec dnia. Wszyscy jesteśmy już trochę zużyci tym dniem. Tyle minut intensywnych wystąpień, bardzo bogatych w treści. Mam nadzieję, że te treści zostaną gdzieś głęboko i od poniedziałku pewnie zaczną być przetwarzane i zaczną być wykorzystywane. I gdzieś po cichutku mam nadzieję, że też będą wykorzystywane te treści, o których ja trochę wspomnę. Ponieważ jesteśmy razem już sporo czasu, to pozwolę sobie mówić do was per wy. Jeżeli komuś to sprawi kłopot, to może oczywiście dać mi sygnał, ale widzę takie uśmiechy, Basia podnosi nawet rękę, bo tak poczułam, że w sumie to jesteśmy już taką wspólnotą, taką grupą ludzi, którzy kilka godzin siedzieli albo spacerowali i rozmawiali w kuluarach na taki bardzo ważny temat, jakim jest edukacja. A o edukacji rozmawiali też inni ludzie, zanim myśmy tutaj się pojawili, to na przykład w latach 60. niejaki Samuel Papert trochę mówił o edukacji. Jeżeli go nie kojarzycie, to może i dobrze. To może go poznacie po tym wystąpieniu. To jest człowiek, który bardzo się bawił. Zajmował się edukacją, ale od takiej strony niezwykle przyjemnej, ponieważ jego interesowały komputery. On jest jedną z tych osób, które stworzyły podwaliny właśnie pod sztuczną inteligencję. Zajmował się między innymi tworzeniem Lego Mindstorms, czyli jeżeli ktoś z was bawił się robotami i kojarzy Lego i te wielkie takie roboty, to jest ten człowiek, który w tym maczał swoje palce. Oprócz tego zajmował się też takim programem Logo, ten taki mały żółwik idący, to jest symbol i postać z tego programu. Ale tak naprawdę to, co sprawiało mu ogromną frajdę, to była edukacja i to były rzeczy, które on robił tak naprawdę z uczniami. Znaczy to jest człowiek, który zanim stworzył podwaliny pod sztuczną inteligencję, trafił między innymi do Piaget. Kojarzymy taki Piaget, to ten człowiek, o którym wszyscy jako nauczyciele albo pedagodzy żeśmy gdzieś musieli się chwilę pouczyć. I zadał mu takie pytanie, słuchaj, jak działa ludzki mózg? Bo żeby stworzyć sztuczną inteligencję, czy te podwaliny, tak, pierwsze jakieś takie modele, no on chciał zrozumieć, jak to się dzieje, że nasz mózg w ogóle zaczyna działać. Kiedy wrócił do Stanów już taki wypełniony tą wiedzą na temat tego, jak działa nasz mózg, to zajął się drugą częścią swojej działalności, czyli dał komputery, lata 60., wiecie, te komputery i ten sprzęt to nie był jakiś niesamowity, nie taki, jak my teraz mamy, i dał je dzieciom. I zrobił niesamowitą i ważną aktywność dorosłego w procesie pracy z uczniami. On zaczął ich obserwować. Wykorzystując swoją wiedzę na temat tego, jak działa mózg i całą cierpliwość, w jaką jesteśmy wyposażeni jako dorośli, wykorzystując swoją ogrom wiedzy i ciekawości, po prostu obserwował, jak pracują uczniowie. On ukuł takie hasło jak konstrukcjonizm, nie będziemy teraz wchodzić głębiej w ten temat, ale zasadniczo określił pewne takie ramy, co się zadziewa, że się zadziewa. Znaczy, co się dzieje z uczniami, że oni mają jakieś efekty, że oni mierzą się z jakimiś zadaniami. To, o czym on wspomniał, to między innymi hard fun, to znaczy te dzieci mają fun, mają zabawę, ale mają na takim poziomie wyzwania, trudności, mierzenia się z czymś. O tym już dzisiaj tutaj kilka osób nawet wspominało, że dzieci nie lubią i nie chcą, jak coś jest zbyt łatwe. Bo jeżeli jest zbyt łatwe, to jest albo podejrzane, albo nie warto się w to angażować. Jak nie warto się angażować, to nie zostaje w nas to na dłużej. Sporo poświęciłam słów tej pierwszej postaci, ale obok jest też druga. To jest Mitch Resnick. Być może część z was zna taki program jak Scratch. To jest właśnie człowiek, który jest związany z tym programem.
jest tak jakby twarzą tego programu, mimo że to cały zespół opracował. Mało tego, Mitch Resnik jest uczniem Pepperta. Peppert był jego mistrzem, razem się spotkali w MIT. I Mitch Resnik kontynuuje tę myśl Seymoura Pepperta o tym, w jaki sposób pracować z uczniami, w jaki sposób pracować z dorosłymi. I to, że pracuje z dorosłymi, to jest to hasło Lifelong Kindergarten. Słuchajcie, jak się pojedzie do MIT, a część z was tam nawet była, to jest niesamowita przestrzeń. Oni naprawdę w tych swoich pomieszczeniach biurowych mają włóczki, kleje, flamastry i klocki Lego. I rozwiązują niesamowite problemy i ogromne wyzwania. Mają fun z poziomem hard. Te dwie postaci są bardzo ważne także dlatego, że to, o czym mówił Seymour Peppert, znalazło przy pracy Resnika taki swój finał w haśle 4P. Ja o tym 4P troszkę dzisiaj będę chciała wam jeszcze powiedzieć. 4P to jest nawiązanie do czterech głównych takich haseł, takich powiedzmy przestrzeni, w których się dzieje proces edukacji. Znaczy, jeżeli dzieci bądź dorośli w gronie rówieśników realizują projekt z pasją i mają przy tym zabawę, to z dużym prawdopodobieństwem odniosą sukces. Brzmi bardzo prosto. Project, Passion, Play, Peers, 4P z języka angielskiego, my mamy to przetłumaczone na język polski. Tak, brzmi prosto, ale wiecie co, w życiu tak często jest, że rzeczy, które brzmią prosto, są najtrudniejsze. Porozmawiaj, przeproś. Bywa trudne. I jeżeli patrzymy na te hasła i myślimy sobie, no przecież to jest proste, no wiadomo, że rówieśnicy, przecież uczniowie w jednej klasie są razem ze swoimi rówieśnikami. Może możemy trochę nad tym popracować. Rówieśnicy w klasie szkolnej, dokończę moją myśl, są w ten sposób łączeni ze względu na po prostu PESEL. Ale nie musimy się do tego ograniczać. Znaczy możemy myśleć o rówieśnikach jako o grupie szkolnej. I to jest taki, zostawiam wam jeden z takich punktów, żeby wykraczać poza takie wprost myślenie o tej grupie. Niech uczniowie realizują coś, ale niekoniecznie w swojej klasie. Po prostu w szkole albo z rówieśnikami gdzieś na podwórko. My jako dorośli z innymi rówieśnikami, czyli od 25 do hen wieku emerytalnego, też możemy być rówieśnikami. Taką po prostu grupą, którą łączy to, że jesteśmy nauczycielami czy edukatorami i też możemy coś razem tworzyć. To mogą być projekty i znowu, proste hasło. Już tyle razy żeśmy mówili o tych projektach. Boże, jak było jeszcze gimnazjum, to przez wszystkie przypadki było odmieniane to słowo. Ale projekty też rozumiane szeroko. Znaczy projektem może być drobna aktywność zrealizowana przez jednego ucznia w trakcie jednego dnia. Ale może być coś, do czego się włączy cała społeczność miasta i będzie realizowana przez kilka lat. Chodzi o to, żeby tam była pewna konstrukcja, żebyśmy wykonywali pewne kroki. Łącznie z tym, że właśnie popełniamy błędy. Bo tak, błędy są dobre pod jednym warunkiem, że my je dostrzeżemy, że my je nazwiemy i że zastanowimy się, co z tego dalej może wyniknąć, że po prostu je przepracujemy, bo samo stwierdzenie, że popełniłem błąd i jest super, to niczego nie prowadzi. Poza tym, że być może przez jakiś czas się po prostu poczujemy lepiej, że błąd nam nie przeszkadza. Te projekty realizowane z pasją. I znowu, takie hasło, powiedziałabym, z wysokiego C. Jak ktoś ma pasję, to albo jest niesamowitym muzykiem, albo ma szewską pasję. Cokolwiek byśmy nie dotknęli, to znaczy, że jest ostro. Ale nie, znowu, spójrzmy na to szerzej. Pasja to jest taki ogień, który w nas jest. Pasja to jest to, że jak do was mówię o tym, to mam murażki, takie ciareczki na rękach. Bo mnie to kręci, bo ja czuję 4P i 4C jako rzecz bardzo ważną i fajną. I taką, z której ja mam fun, ja mam zabawę
w tym, że to 4P i 4C jest realizowane. I tak, ta zabawa nie jest infantylizowana. Wiecie, to nie o to chodzi, żebyśmy stanęli teraz w kręgu, złapali się za ręce i będzie wesoło. Tu chodzi o to, żebyśmy mieli w sobie coś, co jest kwintesencją zabawy, czyli taką plastyczność mózgu, gotowość do tego, żeby mierzyć się z zagięciem czasoprzestrzeni. Bo tym jest zabawa. Że my potrafimy wejść w coś tak głęboko, że mija godzina, a my myślimy, że to dopiero 3 minuty. Że potrafimy zagiąć czasoprzestrzeń też dlatego, że potrafimy wyobrazić sobie, co się będzie działo za 10 lat. Albo potrafimy wrócić do tego, co się działo 5 lat wcześniej. Niesamowita moc zabawy. Rządzimy czasem i przestrzenią. I jest w tym ten pierwiastek hard. Znaczy, jeżeli chcemy podziwiać widoki, to musimy się napocić wchodząc na szczyt. I wtedy ten widok pięknie smakuje. Oj, nie w tą stronę. I to jest taka mała plansza pod tytułem Znajdź 10 różnic, a ja w tym czasie wam opowiem o tym, że te moje ciareczki na rękach wzięły się z tego, że odkąd spotkaliśmy z cyfrowym dialogiem po raz pierwszy Reznika, a było to we Francji w 2015 roku, a później w 16 na Węgrzech i w 17 w Stanach i w 23 w Stanach, to za każdym razem z naszym zespołem myśleliśmy sobie, ktoś nazwał rzeczy, które były w naszych trzewiach. Macie tak czasem? Że ktoś opowiada wam i wykiwacie głową, tak, ja to czuję, to było we mnie, rezonuje to, co mówisz. W ten sposób myślałam, ale nie nazwałem tego takimi słowami. A on to nazwał, opowiadając o tym 4P. I my z naszym zespołem wzięliśmy sobie między innymi jedną z rzeczy, którą robił Seymour Papert, czyli zaczęliśmy przez te wszystkie lata nie tylko wykorzystywać pewne rzeczy, które narzędzia, scenariusze, pomysły, ale także obserwowaliśmy uczniów, nauczycieli i samych siebie. I w pewnym momencie stwierdziliśmy, że to jest dobry moment, żeby zakasać rękawy i zrobić porządną robotę. Do tej roboty zaprosiliśmy partnerów z Francji i z Włoch. I razem z nimi skleiliśmy te 4P, które strasznie nam się podobały, z jeszcze jedną rzeczą, czyli 4C albo 4K. Wiecie, jesteśmy tak bardzo głodni tego alfabetu, że potrzebujemy więcej liter. A wiemy, że w Polsce te kompetencje kluczowe to jest coś, o czym się już dużo mówi. I dzisiaj żeście też o tym słyszeli. Od samego początku dnia pojawiały się hasła jak kreatywność, krytyczne myślenie, współpraca i komunikacja. My wiemy i czujemy, że to jest silne, że to jest ważne, że to jest mocne. I w cyfrowym dialogu mówimy, słuchajcie, te rzeczy, te kluczowe kompetencje, my akurat wybraliśmy właśnie te 4, one dzieją się w momencie, kiedy realizujemy projekty pchane naszą pasją, zasilane wolą zabawy i gotowością do tego, żeby to było na poziomie takim, wiecie, hard fun, razem z naszymi rówieśnikami. Po prostu jeżeli tworzymy taką przestrzeń, w której grupa nauczycieli może przygotować materiały, scenariusze albo jakieś zajęcia i widzimy, że oni mają, mówiąc kolokwialnie, zajawkę i że robią to z pasją, to ten projekt się ziści, on się uda. I to było dzisiaj też widać i można było o tym usłyszeć, jak wiele fajnych rzeczy się dzieje, kiedy ze sobą współpracujemy jako dorośli. I jeżeli byśmy siedli sobie z boku i tak właśnie poobserwowali, to na pewno byśmy stwierdzili, że w czasie tej współpracy ci nauczyciele byli kreatywni, uruchamiali krytyczne myślenie, oni ze sobą współpracowali i była między nimi komunikacja. A jeśli to się udaje grupie nauczycieli, czyli grupie dorosłych, to znaczy, że tym bardziej może się to udać grupie uczniów. Dlaczego? Bo łatwiej jest uczyć uczniów, którzy są czyści. Trudniej jest nauczyć dorosłych, którzy już mają swoje ścieżki myślenia, którzy mają już swoje przyzwyczajenia, którzy mają rodzinę w domu, do której trzeba pojechać i jeszcze obiad ugotować. Mnóstwo jednych obowiązków.
jeśli udaje się to robić nauczycielom, czyli jeżeli oni są gotowi do tego, żeby się oduczyć pewnych schematów i wejść w coś nowego, to tym bardziej się to udaje z uczniami. Jestem o tym głęboko przekonana, to dlatego, że myśmy to sprawdzili. Znaczy wzięliśmy naszych partnerów z Francji i z Włoch i razem z ponad 20 nauczycieli z Polski w takim wielkim międzynarodowym zespole sprawdziliśmy scenariusze. Brzmi poważnie, scenariusz. Słuchajcie, to były propozycje lekcji. Żadne rocket science. Propozycje lekcji, które wielu nauczycieli mogłoby przeczytać i stwierdzić, robiłam w ten sposób. Te scenariusze miały jeden, no powiedzmy kilka, ale jeden z takich, z taką zmienną. Znaczy tam był gdzie indziej położony punkt nacisku. Czyli jeżeli dzieci wychodziły na podwórko, żeby sprawdzić, jakie rośliny rosną wokół szkoły, to najważniejsze z perspektywy nauczyciela było to, aby obserwować, jak przebiegała komunikacja między uczniami, na ile oni ze sobą współpracowali. Czy ten projekt był dla nich na tyle interesujący, że ten ogień się w uczniach zapalił. A wiecie, jak jest? Jak my płoniemy, to jesteśmy w stanie rozpalić też uczniów. I bardzo często tak było, że nauczyciel był tak zadowolony z tego, że uczniowie ze sobą rozmawiają, że ci uczniowie patrzyli na nauczyciela, mówili, tak, to jest fantastyczny projekt. Przy okazji taką anegdotkę wam powiem, że mi też się zdarzyło tak z taką pasją opowiadać o sinusoidzie, że moi uczniowie licealiści powiedzieli, że oni widzą, że mnie to kręci i dla nich to jest fantastyczne uczucie patrzeć na mnie, że ja jestem taka zaaferowana. Ich to nie kręci, ale jeszcze posłuchają, bo słyszą, że jestem zaangażowana. To naprawdę się czasami może zdarzyć i życzę wam tego, bo to jest fajne uczucie, bo później się okazało, że coś tam w nich zostało. Wiecie, trochę ich zaraziłam tym. Ale tak, żeby zostało w tych uczniach, w innych uczniach i żeby w nas wszystkich zostało, to wracając znowu do Seymoura Papperta i Michela Resnika, w naszym pomyśle i w ich pomyśle na realizację 4P4C tej metodyki chodzi o to, żeby był niski próg wejścia. To znaczy, żeby w taki sposób przygotować te materiały, że one będą dostępne dla każdego nauczyciela, a tym samym dla każdego ucznia. Że to nie o to chodzi, żebyśmy teraz wyrzucili nasze podręczniki albo nasze materiały, bo będzie coś nowego. Nie, żebyśmy wykorzystali to, co mamy. Ewentualnie, żebyśmy zajrzeli do tego, co na stronie cyfrowego dialogu właśnie publikujemy za darmo, nieodpłatnie. Tak, żeby to było dostępne, ten niski sufit, niski próg, ale żeby był wysoki sufit, czyli żeby to, od czego zaczynamy, dawało szansę wysoko mierzyć tym uczniom, którzy będą chcieli iść dalej. Tym nauczycielom, którzy stwierdzą, że fajne dwa scenariusze przygotuje 5 kolejnych. I też się podzielę z innymi. Żeby ten sufit był taki wysoki, to potrzebne są jeszcze szerokie ściany. Bez ścian dach się nie utrzyma. Te szerokie ściany to jest przestrzeń, którą dajemy uczniom, obserwując ich, a nie ingerując, pozwalając, żeby oni się uczyli, a nie ucząc się za nich. Te szerokie ściany to także jest baza. Tak, to jest ta podstawa programowa. Ona naprawdę może być bardzo okej. Ona wcale nie musi nam przeszkadzać. Tu chodzi tylko o to, żebyśmy krytycznie przeczytali, uczciwie przeczytali tę podstawę programową i później spojrzeli na to, co się dzieje na lekcji. Bo nierzadko jest tak, że realizując jeden temat, my możemy tak naprawdę zrealizować kilka punktów z podstawy programowej. A największy nacisk położyć na to, co w tej podstawie programowej też się mieści, w jej preambule. Znaczy położyć nacisk właśnie na te kluczowe kompetencje. Bo nawet jeżeli się zmieni podstawa programowa, jeśli się okaże, że zestaw lektur się nawet zmieni, to żywię nadzieję, że krytyczne myślenie... Och, ta naiwność we mnie, że krytyczne myślenie, że współpraca, że komunikacja, że to wszystko będą hasła, które z nami będą nadal. Jeśli macie ochotę
na to, aby rozwinąć swoje przestrzenie edukacyjne. On projekt 4P, 4C, o taką metodykę. To zapraszamy Was do cyfrowego dialogu. Zapraszamy Was zarówno do tego, żeby śledzić naszą stronę stowarzyszeniową, ale też, żeby zajrzeć na stronę Niepublicznego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli. Wiele materiałów udostępniamy nieodpłatnie. Zapraszamy także do udziału w licznych projektach i programach. A oprócz tego, słuchajcie, bazujemy na bardzo prostych rzeczach. Kartka papieru, która ma 5 metrów długości, zestaw kredek, żaróweczki i możliwość siedzenia razem z nami. Dzisiaj tyle rysunków powstało, jeszcze tam widzę, że kawałki są do pokolorowania. W trakcie kolorowania czasami uruchamiamy właśnie to, co jest bardzo ważne. To znaczy my jesteśmy zajęci czymś prostym, jak kolorowanie żarówki, a w tle trwa bardzo ważna rozmowa o życiu. I do takich rozmów Was zapraszam. Dopowiem jeszcze tylko, takie kolorowanki będą dostępne na naszej stronie, a oprócz tego niektórzy będą mogli je wygrać jutro. Pokażę Wam jeszcze jedną rzecz. Na naszej stronie są też dostępne takie karty, one są bezpłatnie do pobrania, chociaż jeszcze niektórzy będą mogli wylosować takie zalaminowane, ponieważ jeżeli jakiś nauczyciel będzie miał ochotę realizować 4P i 4C, to będzie miał taką ściągawkę, słuchajcie, czyli wtedy, kiedy obserwujemy uczniów, możemy sobie zaznaczyć, w jaki sposób przebiega komunikacja, w jaki sposób uczniowie współpracują i pracują. Ciężkie, 5 metrów, słuchajcie, papieru, ciężkie. Ile waży 5 metrów papieru? Zadanie dla Barbary, żeby mogła sobie Basia określić ciężar papieru. Bardzo Wam dziękuję.